Cześć, z tej strony Marta Edlińska, jestem szefem sztabu WOŚP przy Politechnice Poznańskiej. To już 24 finał, w tym 12 finał naszego sztabu. Nasz sztab tworzy samolot studentów Politechniki Poznańskiej. Zaczynamy nasze prace już od początku listopada. Zajmujemy się pozyskiwaniem partnerów finału, zbieramy rzeczy na aukcje oraz organizujemy imprezy towarzyszące. Sam dzień finału w naszym sztabie działa ponad 100 osób. Zajmują się oni rozliczeniem wolontariuszy, wydają jedzenie i zajmują się bezpieczeństwem. W sztabie najważniejsi są wolontariusze. Bez Was nie byłoby tego finału. Aby zostać wolontariuszem w naszym sztabie, oczywiście należy najpierw się zarejestrować. W tym celu należy odwiedzić fanpage naszego sztabu na Facebooku, sztab WOŚP przy Politechnice Poznańskiej, i stamtąd podać udostępniony formularz zgłoszeniowy wolontariusza oraz zapoznać się z regulaminem, który również jest tam podany. Następnie z wypełnionym formularzem należy pojawić się u nas w Biurze Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej. To jest dom studencki numer 1, pokój numer 6 przy ulicy Jana Pawła II, 28. Od godziny 11 do godziny 16 lub 19, zgodnie z grafikiem podanym również na naszym fanpage'u, można w tygodniu roboczym dokonać rejestracji. Natomiast w sobotę również od 10 do 18. Po zarejestrowaniu oczywiście wolontariusze przed samym finałem dostają na podane podczas rejestracji maile lub w przypadku braku podania maila na numer komórkowy informacje o tym, gdzie znajduje się nasz sztab. W przypadku maila znajdzie się oczywiście jeszcze mapka i od której godziny mogą pojawić się, żeby odebrać puszki w dniu finału. W samym właśnie dniu finału praca wolontariusza polega oczywiście na tym, że pojawia się u nas w sztabie, pobiera zestaw serduszek, puszkę, swój identyfikator oraz oczywiście pakiet gadżetów, które przygotowujemy dla nich we współpracy z naszymi sponsorami i partnerami. I później oczywiście w zakresie takim, jaki dla każdego jest najwygodniejszy, wolontariusze kwestują na ulicach Poznania, zbierając pieniądze na cele fundacji. Puszki, tak jak mówiłem, w dowolnym zakresie można oddawać, nawet do samego wieczora, a następnie my każdemu wolontariuszowi tę zawartość puszki przeliczamy, wystawiamy potwierdzenie zebranej kwoty oraz podziękowanie, a później również wolontariusze otrzymają SMS-em powiadomienie o zebranej kwocie po podsumowaniu całego rozliczenia sztabu w Warszawie. W dniu finału nasz sztab będzie znajdować się w sali gimnastycznej przy domu studenckim numer 1 na terenie kampusu Piotrowo. Wydarzenia kulturalne będą odbywały się na placu Adama Mickiewicza oraz przy Centrum Kultury Zamek. Tradycyjnie powstanie miasteczko służb mundurowych, będą odbywały się koncerty, a także licytacje. Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedną z imprez towarzyszących będzie bieg Polisz się z cukrzycą. Jest to organizowany przez sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bieg na zasadzie marszu, a nie wyścigu, podczas którego solidaryzujemy się z osobami cierpiącymi na tę chorobę. Nasz bieg będzie organizowany ulicami Poznania przy Centrum Kultury Zamek. Tradycją naszego biegu jest to, że na sam koniec biegu rozbijamy wielką kostkę cukru. Jeśli nie możesz zostać wolontariuszem, a prowadzisz działalność gospodarczą, możesz zostać naszym partnerem finału bądź włączyć się w licytację.